Hej kochani, jak tam wasze samopoczucie w ten piękny, niedzielny dzień? Mam nadzieję, że dobrze. Jak widzicie, troszeczkę mnie znowu ubyło tutaj na tych moich piórach. Tak naprawdę z długości nie mam ich dużo skróconych, ponieważ no tutaj te dolne partie są jak najbardziej długie, natomiast z objętości dużo mam zdjęte. I szczerze mówiąc, na początku byłam... bez przesady. Na początku byłam troszkę przerażona tym, jak wyglądam, ale teraz, jak sobie dzisiaj je tak po swojemu ułożyłam, w ogóle już jest spoko, więc dajcie znać, co wy o tym myślicie. Aha, i nie zmieniłam koloru włosów, nie. Po prostu tu jest inne światło, inny sprzęt, bo też nagrywam kamerą rodziców i... No i po prostu tak wyglądam, jakbym miała jakiś inny kolor włosów, ale nie mam. Ale przejdźmy w zasadzie do tego, o czym chciałam wam dzisiaj powiedzieć. Ten filmik jest taki troszeczkę vlogowy, ponieważ chciałabym ze swojej strony skomentować to, co ostatnio dzieje się na YouTube. A propos takiej małej działalności charytatywnej, strasznie mi się to podoba i mam tutaj na myśli trzy dziewczyny, które zaczęły tak bardziej intensywnie wspierać pewien cel. W zasadzie cel jest jeden. Zresztą pewnie wiecie, o czym mówię. Są to Makeup Brock, Ines i BB18. Linki do ich filmików właśnie będą na dole w downbarze tutaj, jak zawsze, więc będziecie sobie mogli sprawdzić. I to głównie chodzi o pomoc dzieciom, które mają problem po prostu. Niestety zachorowały i chodzi tutaj o bardzo złośliwy nowotwór gałek ocznych, o siatków czaka. Zapewne znacie tę historię. I tutaj mamy na myśli dwójkę konkretnych dzieci, czyli Kalinka i Kubusia. Zresztą wszystkiego się dowiecie, jak obejrzycie filmiki dziewczyn. I tutaj chciałabym po prostu złożyć wielkie podziękowania dziewczynom, że zdecydowały się zrobić coś więcej, dlatego że to, co teraz się dzieje, pozwala nie tylko jakby dać szerszej publiczności znać o tym, że jest zapotrzebowanie na pomoc właśnie i na uzbieranie pieniążków na taki szczytny cel, ale również dziewczyny ze swojej strony zorganizowały coś fajnego dla was, że wy pomagając będziecie mieć oprócz tej satysfakcji, że pomagacie, również możecie zdobyć coś bardziej materialnego, co uważam, że jest super. Na kanale Makeup Brock odbywa się licytacja i to będzie licytacja kilku zestawów, z tego co wiem, teraz odbywa się licytacja pierwszego, więc zachęcam was do odwiedzenia linku właśnie z filmikiem, w którym odbywa się ta licytacja. Natomiast pozostałe dwie dziewczyny, czyli Ines i Bebe, zorganizowały rozdanie i każdy, kto prześle potwierdzenie przelewu wykonanego właśnie na rzecz jednego z tych dzieci, w przypadku Ines jest to Kalinka, natomiast w przypadku Bebe jest to Kubuś, może wziąć udział w losowaniu zestawu kosmetyków i zestawy też są fantastyczne, zresztą wszystko zobaczycie tam na dole. Ja ze swojej strony zachęcam was właśnie do wzięcia udziału i jakiejkolwiek drobnej pomocy, bo myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. My ze swojej strony właśnie staramy się jakoś tak pomóc i dać znać światu o tym, że jest taka potrzeba i uważam, że to jest super i mam nadzieję, że moi widzowie mnie nie zawiodą i że też jakoś tam wesprzecie tą akcję i ten szczytny cel. A dzisiaj już wam bardzo dziękuję. Od jutra będę z powrotem nagrywać z Warszawy, więc będzie stary sprzęt, stare światło, stara ja. Przesyłam wam moc buziaczków i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa, pa.